Pomógł zatrzymać i obezwładnić złodzieja. Pies Straży Granicznej pomógł zatrzymać złodzieja i uratował przewodnika przed napaścią. Owczarek niemiecki, pracujący w braniewskiej placówce Straży Granicznej, pomógł zatrzymać mężczyznę, który prawdopodobnie włamał się do stacji paliw. W trakcie próby zatrzymania mężczyzna, rzucił się na strażnika granicznego z ostrym narzędziem, obezwładnił go pies. Rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz poinformowała pap, że Jagar to owczarek niemiecki, który służy w tej formacji od 8 lat. Jagar mieszka ze swoim panem i razem z nim stawia się na każdej służbie. Na jednej ze stacji paliw w gminie Braniewo doszło do włamania z kradzieżą. Wówczas policjanci poprosili o pomoc naszego funkcjonariusza i jego psa. Jagar podjął tropi doprowadził do opustoszałego budynku, podała Aleksandrowicz. Na widok patrolu mężczyzna próbował uciec. Funkcjonariusz wezwał go do zachowania zgodnego z prawem i uprzedził, że jego pies zaatakuje w momencie ucieczki. 34-latek, słysząc to, rzucił się na funkcjonariusza z ostrym narzędziem. Wówczas pies tropiący obezwładnił napastnika. Zrobił to bez żadnej komendy ze strony swojego pana, bo tak jest nauczony. Skoczył na napastnika i przycisnął go do ziemi, podała Aleksandrowicz. Okazało się, że zatrzymany mężczyzna był poszukiwany do innej sprawy. To, czy włamał się do stacji i paliw będzie wyjaśniać policja? Aleksandrowicz powiedziała pap, że Jagar ma na swoim koncie wiele sukcesów, między innymi odnalazł osoby zagubione w lesie. "Jest to pies tropiący, który nie daje się nikomu przekupić niczym, nie reaguje na komendy innych osób poza swoim opiekunem. „Wiem, bo próbowałam to zrobić, bezskutecznie“ przyznała Aleksandrowicz."